Witam Państwa w tej pięknej scenerii Ogrodu Zimowego Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Szanowni Państwo, z myślą o wszystkich pacjentach, którzy mają usunięte węzły chłonne, szyjne, fachowe, pakwinowe, przygotowaliśmy płytę instruktażową, która ma ułatwić Państwu powrót do sprawności przed operacją. Pobyt w szpitalu bywa bardzo krótki, a więc i czasu na dobre przyswojenie sobie wszystkich zasad, reguł postępowania przeciwobrzękowego jest bardzo mały. Na płycie tej znajdą Państwo zasady profilaktyki przeciwobrzękowej, instruktaż wykonywania automasażu w warunkach domowych, zestawy odpowiednich ćwiczeń zwiększających zakres ruchu, ćwiczeń oddechowych przeciwobrzękowych, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i wiele praktycznych porad. Do podstawowych zasad profilaktyki przeciwobrzękowej należą: wykonuj systematycznie codziennie automasaż, najlepiej 2 razy dziennie, wspomaga przepływ chłonki. Szczegółowa instrukcja wykonywania automasażu w dalszej części płyty. Stosuj we wszystkich możliwych okolicznościach pozycje antygrawitacyjne, czyli wysokie ułożenie kończyny, w czasie pracy, snu i wypoczynku. Pamiętaj, że ręka jak nie musi, niech nie zwisa. Wykonuj ćwiczenia, które poprawiają lub utrzymują prawidłowe zakresy ruchu kończyny górnej. Wykonuj często w ciągu dnia ćwiczenia oddechowe. Wykonuj ćwiczenia przeciwobrzękowe. Kręcanie żarówek, szczepywanie, rozluźnianie. Wykonuj to uniesioną ręką powyżej barku. Pompa mięśniowa wspomaga przepływ chłonki. Nie przeciążaj ręki po stronie operowanej, nie dźwigaj powyżej 2 kg. Nie sypiaj na ręce strony operowanej. Nie wykonuj gwałtownych, szarpanych ruchów. Utrzymuj rękę w czystości, pielęgnuj ją, nawilżaj. W przypadku skaleczenia dokładnie zabezpiecz ranę przed zakażeniem. Spróbuj nie wycinać skórek przy paznokciach. Niebezpieczne bywa też ukąszenie przez owady. Kiedy nie pomagają zastosowane doraźne środki i odczyn po ukąszeniu rośnie, udaj się natychmiast do lekarza i powiedz, że jesteś po usunięciu węzłów chłonnych. Chroń rękę przed wysoką temperaturą. Nie zażywaj gorących kąpieli wodnych i słonecznych. Niekorzystne może też być działanie wysokiej temperatury łaźni parowej czy sauny. Chroń rękę przed zimnem. Już w chłodne dni zakładaj rękawiczkę. Do mierzenia ciśnienia, pobierania krwi, iniekcji podawaj drugą rękę. Korzystaj z różnych form ruchu na świeżym powietrzu. Na przykład długie spacery, uprawiaj Nordic Walking. Pograj towarzysko w piłkę siatkową, bumblingtona. Pływaj. Woda daje odciążenie i łatwiej się ćwiczy. Powodzenia! Automasaż jest bardzo ważnym elementem w profilaktyce przeciwobrzękowej. Pamiętaj, masując sobie kończynę, ułatwiasz odpływ chłonki z przestrzeni międzykomórkowych. Przed przystąpieniem do automasażu należy umyć kończynę, którą będziesz masowała. W warunkach domowych możesz wykonać automasaż podczas toalety. Wówczas masz nieograniczoną możliwość wykonania długich ruchów. Ale możesz wykonać automasaż również w innym, wygodnym dla Ciebie miejscu, na przykład na klinie ułożonym na stole. Przed przystąpieniem do automasażu wykonaj kilka ruchów barkami. Krążenie do przodu z 5 razy. Krążenie do tyłu. Na potrzeby tego filmu Pani jest w koszulce. W domu automasaż Panie wykonują po zdjęciu stanika. Używając teraz kremu lub oliwki do masażu, przegłaszcz całą kończynę, lekko ją natłuszczając. Przegłaszcz z każdej strony. Przyłóż rękę na bark i masuj sobie bark, rozluźnij go, sięgając daleko na łopatkę. Powtórz ten ruch 4 razy.
Masuj ramię w kierunku od stawu łokciowego do barku z każdej strony. Od środka, od spodu ramienia, zewnętrzną stronę ramienia. I powtórz. Rozluźnij teraz staw łokciowy. Tak, najbardziej jego przyśrodkową część, tu przy kłykciu, rozluźnij staw łokciowy. Rozluźnij nadgarstek. Luźniutko rozluźnij nadgarstek, całą jego szerokość i długość też. Wymasuj dłoń, stronę wewnętrzną. Stronę wewnętrzną możesz pomasować sobie zaciśniętą piąstką. Teraz stronę zewnętrzną wymasuj. Tak, całą dłoń. Każdy paluszek z osobna. Nie zapominając o kciuku i małym paluszku. A teraz pomasuję sobie trzy długie powierzchnie. Zaczynając od kciuka, przyłóż dłoń przy kciuku i długim ruchem całą długość kończyny, stronę przyśrodkową, schodzisz na klatkę piersiową w kierunku drugiej pachwy. Jeszcze raz od kciuka, dłoń przylega cały czas do ręki, schodzisz na klatkę piersiową, mostek w kierunku drugiej pachwy. I powtórz jeszcze. Ruchy są spokojne, powolne, nie spieszysz się podczas masowania. Masujemy stronę wewnętrzną ręki od nadgarstka, spód ręki. Pachę lekko przegłaszcz i po boku schodzisz do pachwiny. I spokojnym ruchem, powoli, pamiętaj, automasaż limfatyczny wykonuje się powoli, spokojnie. Powtórz minimum 4 razy każdą powierzchnię. Rękę ułóż luźno, niech nie będzie napięta podczas masażu. I teraz przyłóż rękę przy małym palcu od strony zewnętrznej i masuj stronę zewnętrzną ręki. Znowu rączkę luźniutko trzymaj, schodzisz na łopatkę i bokiem do biodra. Stronę zewnętrzną ręki, łopatka, bok w kierunku biodra. I powtórz 4 razy. Tak, a teraz przyłóż dłoń przy nadgarstku i rozpocznij rozcieranie całej długości ręki z każdej strony. Rozcieramy z przodu rękę. Pod spodem rozcieramy rękę. Stronę zewnętrzną porozcieraj. Thank you.
Następny ruch to wyciskanie. Czyli wykonujemy taki ruch pompujący. Przyłóż dłoń, cztery palce z jednej strony, kciuk przeciwstawny i ruchem pompującym całą długość ręki przemasuj tym sposobem. Staraj się nie odrywać dłoni, która masuje, od ręki. Jest to przesuwanie i jednoczesne pompowanie po całej długości ręki. I każdą powierzchnię ręki tym ruchem pompującym przemasuj. Spokojnie, nie spiesz się w czasie masażu. Również od góry ręki wykonuj ten ruch pompujący. Teraz spód ręki wykonasz taki ruch, który popularnie nazywamy miotełką. I ten ruch wykonujemy tylko pod spodem. Od nadgarstka w kierunku pachy. Ruchem miotełkowym jest to ruch taki, jakbyś zgarniała okruchy ze stołu. I kończymy głaskaniem całej kończyny. Pamiętaj, nigdy dość głaskania ręki. Ręka lubi być głaskana. Rękę masujemy około 10-12 minut. Masuj ją dwa razy dziennie. Ale gdyby pojawił się mały obrzęk albo poczujesz, że ręka jest cięższa, przedłuż masowanie. Wykonuj je częściej w ciągu dnia. Podnieś na zakończenie rękę. Wykonaj kilka ruchów rozluźniających, szczepujących. Pokręć ręką. W pierwszym okresie po operacji ćwicz powoli, w miarę możliwości dokładnie, może to być 5-10 minut, ale ćwicz częściej w ciągu dnia, 8 czy 10 razy. W miarę poprawy kondycji wydłuż czas ćwiczeń. Możesz ćwiczyć w staniu, siedząc, leżąc w łóżku, leżąc na podłodze. Podwieszka zamontowana w domu jest bardzo pomocna w wykonywaniu ćwiczeń zwiększających zakres ruchu w stawach barkowych. Usiądź na taborecie lub krześle. Całe stopy przylegają do podłogi. Podwieszka zawieszona nad głową. Siedź prosto. Wyciągnij ręce do przodu. Podwieszka jest na wysokości barków. Jedna ręka wędruje w kierunku kolana, podciągając drugą ku górze. Przetrzymaj ją wysoko, oddychaj, pokręć trochę, wróć na kolano, podciągnij drugą i powtórz kilkakrotnie ten sam ruch.
Staraj się zawsze ćwiczyć powoli, a dokładnie. Tak, utrzymuj ręce na wysokości klatki piersiowej i wykonaj ruch rozciągania się. Wykonaj wdech, wypnij klatkę piersiową do przodu i powrót. I rozciągnij się kilkakrotnie. Ten ruch, jak powtórzysz 10 razy, to wcale nie jest to za wiele. Trzymaj ręce rozciągnięte na boki. Teraz prawa wędruje w kierunku podłogi, podciągając lewą ku górze. I odwrotnie teraz. W kierunku ucha ręka wędruje. Możesz dotknąć ucha, jeśli potrafisz. Ale ciągnij rękę do ucha, nie ucho do ręki. I powtórz też 10 razy. A teraz wykonaj obszerne krążenia do przodu . Staraj się, żeby ten ruch był obszerny, łokcie do tyłu . Zatrzymaj się i do tyłu . Też ten ruch niech będzie obszerny. Ćwiczenia na podwieszkach powinny trwać około 10 minut. Usiądź wygodnie na taborecie, stopy całą powierzchnią.